Dotychczasowe prace w resorcie klimatu w dniu swojego odejścia podsumował minister Michał Kurtyka. Mamy 300 miliardów złotych, które zostały wynegocjowane, wydyskutowane i jest oddanych do dyspozycji transformacji sektora energetycznego, transformacji sektora transportowego na rzecz czystego powietrza, na rzecz poprawy jakości życia w naszym kraju. To środki z funduszów modernizacyjnego, z funduszy europejskich i z nowo tworzonego funduszu transformacji energetyki. Kamieniem węgielnym tych prac było przyjęcie polityki energetycznej Polski do roku 2040. Kolejnym bardzo istotnym elementem kształtującym polską wizję zmian i ukonkretniającą ją na najbliższe dwie dekady jest aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej. To program, który nakierowany jest na stworzenie 6 bloków jądrowych. Bardzo istotnym elementem prac Ministerstwa Klimatu i Środowiska było również upodmiotowienie odbiorcy indywidualnego i danie jemu narzędzi do tego, aby mógł być silniejszy na rynku energii, aby mógł być bardziej aktywny na tym rynku energii, aby mógł być lepiej poinformowany, a swoimi wyborami mógł przyczyniać się do podnoszenia swojej jakości życia, obniżenia swoich rachunków.